Tak teren po porannej detonacji wyglądał około godziny 14. A tak było kilka minut przed godziną 7 rano. Po niemal 30 latach istnienia została dziś wyburzona ta najwyższa część klubowego budynku, potocznie zwana jaskółką. Na ten moment nie została przewidziana żadna inwestycja w tym miejscu, teren zostanie wyrównany i tym samym odsłoni się widok na najnowocześniejsze centrum treningowe w regionie. Teraz rozpoczęła się rozbiórka pozostałości budynku, która potrwa około 10 dni. Ze względu też i na bezpieczeństwo i potrzebne zezwolenia, wyburzenie miało miejsce dziś rano około godziny 6:40. Pylony, na których była ustawiona jaskółka, zostały wysadzone i ta górna część obalona na ziemię. Budowla była zlokalizowana w koronie byłego stadionu lubińskiego klubu. Jej dolne kondygnacje zajmowały pomieszczenia klubowe, wyżej była restauracja i hotel, a na samej górze kabiny sprawozdawców sportowych i trybuna dla VIP-ów. Na ostatniej kondygnacji ponad 10 lat swoją siedzibę miała również nasza telewizja. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej posą. W 1986 roku z sukcesem wystąpili na Festiwalu Muzyki Rockowej w Jarocinie. Rok później wydali swoją pierwszą płytę. Zespół grał w różnych składach. 25 lat po pierwszych zmianach personalnych utwór Wieża Radości, Wieża Samotności wspiął się na szczyt polskiego topu wszechczasów radiowej trójki, a założyciele zespołu Kisiński, Nowak, Ciaputa i Nazimek postanowili zagrać cykl wyjątkowych koncertów opartych na repertuarze pierwszej płyty i historycznym składzie. Zapraszamy na koncert zespołu Sztywny Pal Azji do Centrum Kultury Muza w Lubinie 17 kwietnia o godzinie 19. Bilety do nabycia w kasie Centrum Kultury Muza oraz online na www.ckmuza.eu. Cześć, tu zespół Sztywny Pal Azji. Chcielibyśmy zaprosić Was w piątek 17 kwietnia na godzinę 19 do Centrum Kultury Muza w Lubinie na nasz koncert. Zapraszamy. Zapraszamy. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.